Witam wszystkich, z tej strony Phil Konieczny. Witam Was na kolejnych rozmowach koniecznych, w których tym razem moim gościem jest pani Katarzyna Szewczyk, specjalistka od inwestycji alternatywnych, pasjonatka finansów i fizyki kwantowej, na co dzień zajmująca się pomaganiem świadomym inwestorom zamieniać bezwartościowe pieniądze fiducjalne, które całkowicie nie mają pokrycia, na prawdziwy pieniądz, jakim jest złoto. Witam Ciebie, Kasiu. Dzień dobry Phil, dziękuję za zaproszenie. I dzień dobry Wam wszystkim. Bardzo mi miło, że w takie wakacyjne popołudnie macie ochotę posłuchać o rynkach finansowych i nie tylko. Mam lekką tremę przed Wami, bo wiem, że jesteście tutaj pod opieką Phila, że jesteście już raczej zaawansowanymi inwestorami, macie świadomość finansową i nie tylko. Ale mam nadzieję, że uda mi się wnieść wartość tym spotkaniem. A tak naprawdę chciałabym Wam opowiadać o moich obserwacjach i ekonomicznych, i trochę psychologicznych, które tak naprawdę powstały, te wnioski, głównie z rozmów z moimi klientami. Dlatego, że no, jak pewnie większość z Was, to telewizor już dawno wyrzuciłam do kosza. Wiecie, że dziennikarstwo dzisiaj to mija się z jakąś obiektywną prawdą. Wszystko, co nam przekazują, to jest tylko to, co mamy o danych wydarzeniach myśleć. Dlatego dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że trochę Wam zazdroszczę też tej grupy, dlatego że to, co jest najcenniejsze i co jest, mogę powiedzieć, punktem zerowym, punktem wyjściowym do wszystkich inwestycji, to grupa ludzi, którzy myślą podobnie, z którymi możemy się dzielić informacjami, weryfikować je, tak? Bo dzisiaj to jest bardzo ważne, bo dzisiaj media pełne są fake newsów, zalewane informacjami, z których często nawet nie mamy czasu wyłowić te, które są wartościowe. Natomiast to, o czym będę opowiadać, to pamiętajcie, że jest to tylko przefiltrowany przez mój pryzmat, powiedziałabym, taki ogląd rzeczywistości i każdemu z Was zalecam, żebyście szukali zawsze swojej prawdy. Ja mam takie hasło, które propaguję, za niczym nie biegnę i niczego nie ignoruję. I tylko wtedy możemy jakby nabrać dystansu do tego, co do nas przypływa, co do nas przychodzi, po to, żebyśmy przede wszystkim stali się na początek obserwatorami ze samej sytuacji, a potem i przede wszystkim kreatorami naszej rzeczywistości. Więc czego będzie dotyczył dzisiejszy temat i taka teza, którą postawię, która pewnie dla Was nie jest niczym oczywistym, ale być może ten stream popłynie też do tych, którzy nie do końca są, że tak powiem, zakorzenieni w tym rynku i nie obserwują go tak długo. Teza brzmi: nadciąga tsunami. Po czym zaobserwować, że tsunami się zbliża? No przede wszystkim jednym z takich parametrów jest cofająca się woda. I powiem Wam tutaj poprzez analogię, bo jak ktoś mnie kiedyś słuchał, to wie, że ja lubię taki obrazowy język. Tak? Ta cofająca się woda powoduje, że odsunęła się plaża i teraz bardzo wiele osób sobie wyciągnęło leżaki na tej plaży, opala się, odpoczywa. Powiedziałabym, że jest taki totalny spokój. Jest większość ludzi totalnie uśpiona. Zresztą na to wszystko nakładają się jeszcze wakacje, urlopy, bo spójrzcie, jak wyglądają dzisiaj giełdy, tak? W szczególności ta amerykańska, biją rekordy. Jeżeli słyszymy dane o bezrobociu, zarówno w Stanach, jak i w Polsce, no to rekordowo niskie z kolei bezrobocie, wręcz pracownicy są poszukiwani. Mamy rekordowo wysokie rentowności obligacji. No i jeszcze do tego Fed wygłasza, że kolejne podwyżki, być może stuprocentowych, czyli że jeszcze będzie mniejsza inflacja. Zresztą ostatni odczyt był, jak można powiedzieć, niższy niż oczekiwano, tak? Czyli na korzyść. Także można powiedzieć, że muzyka gra i Titanic płynie dalej. Dokładnie taki odpływ wody następuje również na rynkach metali szlachetnych. Od tego sobie zaczniemy, bo to jest rynek, na którym ja jestem. I ten odpływ, jak zostajemy w takich marynistycznych tematach, jest bardzo widoczny. I nie tylko w Polsce. My kontaktujemy się z rynkami w Austrii, w Niemczech wygląda to dokładnie tak samo. Wynika to oczywiście z faktu, tutaj najpierw się odniosę do rynku polskiego, że mamy spadki na tych rynkach, tak? Tutaj należy oczywiście nadmienić, że one są skorelowane ze spadkami cen złota, względem złotówki, cen dolara, przepraszam, względem złotego. Także ja absolutnie gratuluję wszystkim tym, którzy mają tą odwagę iść nie razem z tłumem, ale pod prąd. I gratuluję wszystkim tym, którzy jako racjonalni inwestorzy są właśnie na zakupach. Ale tak jak mówię, no niestety spore grono właśnie się swojego kruszcu pozbywa. Być może zabrakło im na wakacje. Także na rynkach złota obserwujemy teraz w horyzoncie 3-miesięcznym, jeżeli chodzi o złoto, spadek powyżej 8%. Jeżeli chodzi o srebro,
powyżej 7%. Dodam tylko, że jeszcze kilka dni temu, jak przygotowywałam się, to było to już minus 13%. Akurat rynek srebra się bardzo gwałtownie rusza, więc ten spadek został troszeczkę zredukowany. No i skąd to wynika? Co tutaj się takiego wydarza, że ta przysłowiowa woda z tego rynku się cofa? No ten kapitał ucieka w inne miejsca. Przede wszystkim brak jest takiego wiatru w żagle, tak? I ten wiatr w żagle ostatnie lata był dość silny, bo w marcu wiecie, że najsłynniejsza choroba świata spowodowała, że ludzie rzucili się na rynek złota i srebra, a w zeszłym roku tak był to oczywiście konflikt za wschodnią granicą. A teraz jakby nie ma tych geopolitycznych, takich drastycznych wydarzeń. No i oczywiście też to działa w ten sposób, że te impulsy muszą być potem coraz większe, tak? Że na początku wystarczy tylko takie lekkie popchnięcie, ale jak już się przyzwyczajamy do takiej akcji, to potem już ktoś nas musi mocno szturchnąć, żebyśmy się ocknęli. No i teraz takiego impulsu geopolitycznego, można powiedzieć, brak. Ale tymczasem, co już powiedziałam, na rynku obligacji też się dzieją ciekawe rzeczy, bo mamy, można powiedzieć, jedną z najwyższych rentowności obligacji w skali ostatnich 16 lat. Czyli mówiąc takim językiem obrazowym, dolar płaci, tak? Czyli obligacja amerykańska płaci, a złoto, jak wiecie, no nie przynosi żadnych pasywnych dochodów. Tak? Więc co się dzieje? No, odwrót od rynku złota i na ten moment kapitał przenosi się na rynki obligacji. To nie koniec, bo mamy kolejnego takiego aktywistę, który nam zabiera kapitał z rynku złota. To są giełdy, tak? O których już też wspomniałam. I teraz od początku roku, to też sobie zajrzycie na wykresy, tak? Amerykańska giełda Standard & Poor's to jest na dzień dzisiejszy ponad 17% zysku, a Nasdaq double, tak? Czyli ponad 34%. I tu w tym miejscu chciałam, żebyśmy się chwilkę zatrzymali, żebyśmy się zastanowili, głębiej zajrzeli do tego rynku, w szczególności spółek technologicznych, tak, o których teraz coraz głośniej, bo jak wiecie, każda góra lodowa pływająca po wodzie ma to do siebie, że tylko 10% tej góry widzimy, ale żeby zobaczyć co więcej, trzeba zanurkować pod taflę wody. No i cóż pod tą taflą jest? Jak rozbierzemy troszeczkę ten indeks Nasdaq na części, to zobaczymy, że gros spółek osiąga no, dość atrakcyjne efekty finalne, finansowe. Zatem to jest dla nas informacja, kto napędza ten indeks. Tak? Napędzają go duzi. Duzi, czyli wielkie kolosy. No i teraz pora zastanowić się, co to na przykład znaczy, że Apple wzrósł od początku roku o blisko 50%. Bo to nie jest takie, okej, ale zobaczcie, takie wzrosty dla małych spółek, to jest coś okej, coś normalnego. Zobaczcie, przed chwilą powiedziałam wam, że srebro wzrosło, tak? Skorygowało ten spadek z minus 13 do minus 7. Dlaczego tak szybko i gwałtownie mogło się to stać? Dlatego, że to jest bardzo mały rynek. Czyli bardzo mały kapitał wystarczy, że to płynie, żeby nastąpiła gwałtowna zmiana. A my tu mówimy o 50% przyroście. Ja lubię używać porównań, więc wyobraźcie sobie, że mamy kubek z wodą, znaczy kubek na wodę pojemności powiedzmy 200 ml, i mamy basen o pojemności 200 tysięcy litrów. I chcemy, żeby poziom wody w kubku i w basenie wzrósł o 50%. To ile wody trzeba dolać do kubka? No proste, tak? 100 ml. Do basenu już 100 tysięcy litrów, tak? Czyli ja chcę tym sposobem powiedzieć, że taka spółka jak Apple, której kapitalizacja wynosi 2,6 biliona dolarów, no wymaga odpowiedniego zaangażowania kapitału, żeby wzrosła o 50%. A zatem, jeżeli sobie jeszcze weźmiemy na tapetę spółkę Meta, która wzrosła o ponad 150%, a sam indeks Nasdaq o 34%, co to znaczy, jeżeli taki tort mamy, tak? I te spółki co one robią? One wypychają, tak? Te inne, mniejsze spółki. Być może, gdyby nie to, że teraz za chwilę nastąpi wstrząśnięcie i wyrównanie, które SEC zlecił, to może by się okazało, że niektóre te spółki zostałyby całkowicie wypchnięte z tego indeksu. Chcę tym sposobem wam powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś, co obserwujemy na wielu rynkach, czyli z potężną konsolidacją, czyli ze zjadaniem rynku, niezależnie czy to jest teraz rynek nowych technologii, czy to jest rynek bankowy, bo w marcu tego roku też obserwowaliśmy takie zjawisko, że banki małe upadając były pochłaniane przez coraz większe banki, tak? Czyli mówi się, że za dużo, żeby upaść, a teraz banki się stają coraz większe, tak samo spółki technologiczne i tak samo sprawa dotyczy koncernów spożywczych, czy każdej innej branży, tak? Czyli mamy do czynienia z tworzeniem się, no, może jeszcze nie monopoli, tak? Ale tak dużych spółek, zajmujących tak wielką przestrzeń na rynkach, że trudno jest komukolwiek mniejszemu na tym rynku zagarnąć jakąś część rynku.
co powoduje, że jeżeli dzisiaj ktoś chce wejść jakąś innowacją, to nie bardzo jest przestrzeń, tak? Zobaczcie, nawet w spółkach technologicznych, tych małych, jest pomysł, jest idea, koncept, działanie i natychmiast przejęcie przez dużą spółkę. Co mamy dalej, tak? Jeżeli chodzi o tego Apple'a, bo się do niego teraz na razie uczepimy. Chciałam Wam powiedzieć, że jest taki inwestor, którego wszyscy znamy doskonale, chociażby ze względu na jego staż bytności na tej ziemi, to jest Warren Buffett, który w swoim portfelu, i to są dane ostatnie, czyli do końca marca 2023, można powiedzieć całkiem świeże, w swoim portfelu miał spółkę Apple, która zajmowała aż 46% jego portfela. I to może nie wydawałoby się dziwne, gdyby nie fakt, że ten człowiek wszem i wobec ogłasza, że on nie inwestuje w nowe technologie, że on się na tym nie zna. A jednak, czy Apple nie jest spółką technologiczną? 46% to jest na dzień dzisiejszy powyżej 151 miliardów dolarów. Ale mam też do Was takie pytanie, na które sama od razu odpowiem, ale takie na moment do myślenia dające. Ma tam 151 miliardów dolarów w firmie, spółce Apple. Jakie aktywo w portfelu Warrena Buffetta jest na drugim miejscu pod względem kapitalizacji? Czy wiecie? Do Was może zaskoczę. To jest gotówka. No i zobaczcie, dzisiaj cały świat mówi o dedolaryzacji, która jest oczywiście faktem, ale większość inwestorów dzisiaj jest przerażona posiadaniem w swoim portfelu dolara. Obserwując tak wielkiego gracza, można powiedzieć, że być może wie więcej niż my wiemy, tak? I czeka, nie boi się, ma dolary, ma obligacje, czystą gotówkę. No i dalej trzymając się tego Apple'a, no to co takiego jest w tych spółkach, że co takiego w tych spółkach technologicznych, że teraz jest taki napęd? No oczywiście abstrahując od sztucznej inteligencji, no przytoczę takie wydarzenie, które być może obserwowaliście sami, bo wy tutaj w nowych technologiach jesteście za pan brat z chwilem. 5 czerwca Apple przedstawiło swoje VR-owe okulary, tak? O okulary do rozszerzonej rzeczywistości, które mają tam kosztować bodajże 3,5 tysiąca dolarów za sztukę i zostaną wypuszczone do sprzedaży na początku przyszłego roku. To nie jest odkrycie Ameryki, bo oczywiście Facebook też ma swoje okulary, tak, okulusy. No i oczywiście to jest naturalne, że na takich rynkach, tak jest z czasem GPT, za chwilę kolejne spółki technologiczne, jestem przekonana, zaczną tego typu urządzenia tworzyć, wypuszczać na rynek. I ja stawiam tezę, że za jakiś czas takie okulusy, takie meta-okulary do tej wirtualnej rzeczywistości będą na wyposażeniu każdego biura, każdego sklepu, każdego apartamentu, który będziemy chcieli wynająć, być może każdego muzeum, o ile jeszcze w ogóle takie miejsca się znajdą. I będą kosztowały być może przysłowiową złotówkę. I to nie jest wyraz niefrasobliwości tych spółek, tylko bym powiedziała w moim przekonaniu wizjonerstwo. O czym ono może świadczyć, tak? O tym, że dzisiaj na rynkach obserwujemy pewne zjawisko. Mianowicie w sposób sztuczny realna gospodarka jest wyhamowywana. To jest tak, jakby ktoś w rozpędzonym pociągu pociągnął za ręczny hamulec. I stopniowo ta gospodarka realna przechodzi, tak, w tą wirtualną. Każda minuta nasza, zabrana ze świata realnego i przeniesiona do świata wirtualnego, to będą konkretne pieniądze. Dlatego dzisiaj świat dąży do tego, żeby dokonać totalnej transformacji z tej gospodarki, jak powiedziałam, realnej na głównie gospodarkę realną, tak? Wirtualną, przepraszam. Powiedziałabym, że przechodzimy do nowego metaświata i ta transformacja to jest strategiczne posunięcie. I w tym kontekście chciałabym, żebyście spojrzeli na to jako na integralną część czwartej rewolucji przemysłowej. I jeżeli przyjmiemy sobie, że zakrojone na szeroką skalę, na światową skalę wydarzenia takie jak mniejsza choroba świata, niekończąca się wojna za naszą wschodnią granicą i po trzecie propaganda śladu węglowego, to jeżeli sobie uzmysłowimy, że to być może jest jakaś odgórna strategia, to te wydarzenia czynimy jako akceleratory tych zmian, tej transformacji, tak? Bo wprowadzenie nowych technologii, wynalezienie dzisiaj jest dużo łatwiejsze niż zmiana jeszcze jednego elementu, który jest niezbędny, żeby to wszystko klikło, ludzkiej mentalności.
czyli naszych wyniesionych z domu nawyków, przekonań, tego troszeczkę w naszym DNA. I zobaczcie, wszystkie te wydarzenia, o których teraz powiedziałam, w jak doskonały sposób, poprzez ludzkiej psychice impuls strachu, doprowadziły do tego, że mentalne nastąpiły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zobaczcie, my tego teraz doświadczamy. Widzimy się na, powiedzmy, Zoomie, tak? Czy na innym tutaj takim nośniku, tak? Kiedyś na takie spotkanie to byśmy się wybierali, tak, na jakąś konferencję. Każdy z nas musiałby wsiąść w samochód, być może wynająć hotel. Dzisiaj większość spotkań, czy nawet takich spotkań zarządu, czy spotkań, zobaczcie, na szczytach państw, odbywa się właśnie w taki sposób, w sposób wirtualny. Przestało to stanowić jakikolwiek problem. To przestawienie nastąpiło, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień. Oczywiście my z tego dzisiaj bardzo dobrze korzystamy, ja tego nie oceniam, tylko chcę Wam pokazać, że te wszystkie wydarzenia były tym akceleratorem zmiany tej najtrudniejszej części tego puzzla, czyli tego, co my mamy w głowach. Następna sprawa, zobaczcie, szkoły. Wyobrażalibyście sobie 3 lata temu na przykład, że wasze dzieci nie chodziłyby do szkoły na zajęcia? No, wątpię, tak? Dzisiaj? I w tym kontekście zobaczcie, że powiedziałam, że cofa się woda. I tutaj też się troszeczkę cofa woda, dlatego że wiemy, że teraz mamy ten oddech, tak? Ogłoszono, że już nie ma stanu epidemiologicznego. Możemy się normalnie spotykać, wyjechać, wszyscy pojechali na wakacje. Ale uwaga, a propos fali tsunami. Na pewno wiecie o tym, tak, że już wszem i wobec przygotowują nas do tego właśnie mentalnie, że w 2025 roku, cóż za precyzyjne wyliczenia, odbędzie się, nastąpi jeszcze gorsza pandemia. I teraz pomyślcie sobie w tym kontekście na temat tych spółek technologicznych, które robią wszystko, żebyśmy się znaleźli już teraz na świecie wirtualnym. Czy teraz dając przykład tych okulusów, tych metaokularów do VR-u, biznes życia, tak? Że ludzie siedząc sobie w domach, nie wychodząc, zakładając te okulary, będą mogli znowu iść na wakacje, podróżować, iść do muzeum, spotykać się. Świetny, zaplanowany biznes. Powiedziałam Wam też o tym śladzie węglowym. Ja na wielu filmach o tym mówię i nie będę tutaj przynudzała, ale powiedziałam, że też pewne rzeczy, które Wam tu powiem, poprę wydarzeniami, które mnie bezpośrednio też dotykają, ale które dotykają też moich klientów, których rozmawiam, tak? Ślad węglowy czarodziejski, znowu niewidzialny wróg. Polityka unijna Fit for 55. Słuchajcie, nasze biuro jest w Katowicach. 2 tygodnie temu, kiedy tutaj po kilkudniowej przerwie podjechałam, doznałam szoku, tak? Dlatego że miasto zlikwidowało, w zależności od miejsca tutaj, od lokalizacji, 1/3 do 50% miejsc parkingowych. Wiecie, co to znaczy? To oznacza, aha, jeszcze z jakimś dziwnym trafem, rok wcześniej zbudowano centra przesiadkowe na obrzeżach miast, tak? Także znowu, czy to się dzieje tak jakby w sposób chaotyczny, przypadkowy, czy to jest dokładnie przygotowana strategia, która dzieje się w odpowiednim tempie, żeby nam nie przyszło do głowy nadmiernie szybko połączać tych kropek, tak? I teraz ja patrzę z perspektywy tutaj tych sklepików. Tu są kawiarenki, tutaj jest szef, krawcowa, jakieś restauracyjki. Słuchajcie, miejsce parkingowe, bo to nie dodam tylko, że one zniknęły powiedzmy w 50%, ale przede wszystkim ceny się zmieniły, tak? I jak myślicie, jeżeli kawa powiedzmy kosztuje 15 zł, a miejsce parkingowe 12, to z równym entuzjazmem wszyscy dotychczasowi kawosze będą przyjeżdżali do tej kawiarni? Czy raczej skorzystają z centrów handlowych, które w Katowicach nomen omen, ciekawe jestem jak w waszych miastach, zamiast na obrzeżach znajdują się w centrum miasta? I tam parking przez pierwsze 2 godziny jest nieodpłatny. Co to powoduje? Znowu to samo, co powiedzieliśmy sobie, że na Nasdaqu czy w bankach. Konsolidacja, tak? Te podmioty sieciowe, sklepy sieciowe zyskują klientów na rzecz, znaczy no, kosztem, można powiedzieć, tych tutaj drobnych sklepikarzy, ludzi, którzy od wielu lat prowadzą te biznesy. Ja tu powiem, że ten proces zabijania małej i średniej przedsiębiorczości nie odbywa się od wczoraj, tak? Ja polecam Wam, jeżeli jeszcze nie słuchaliście, wywiady z jednym z największych naszych przedsiębiorców, z panem Romanem Pluską, który wielokrotnie wypowiada się o tym, jak on, jego biznes został zniszczony, ale też przede wszystkim, jak to się dzieje obecnie, tak? Jak to jest, że te same przepisy dotyczące RODO, dotyczące segregacji śmieci, dotyczą człowieka, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i te same przepisy wielką korporację, tak?
Teraz zamiast myśl technologiczną rozwijać biznes, to nad czym się skupiają dzisiaj przedsiębiorcy? Nad tym, czy wszystkie dokumenty właściwie wypełnili, tak, i większość miesiąca spędzają na tym. Pewnie wy też jako słuchacze jesteście przedsiębiorcami, więc nie muszę wam o tym wiele opowiadać, sami tego doświadczacie, tak? I każda kontrola to jest tak naprawdę wyrwane kolejne tygodnie czy dni z życiorysu, tak? Czy wszystkie dokumenty są uzupełnione, czy aby tu jest tarawka, tam podpis. Słuchajcie, to, co też obserwuję i to, co mi mówią klienci, tak, to rozrost biurokracji. Mam klientów, którzy prowadzą księgowość, tak? Prowadzą biura księgowe i prowadzą księgowość dla swoich klientów biznesowych. To dokumentację, która do niedawna była dla klienta, przepraszam, pracownika do przygotowania, ta dokumentacja liczyła 3 strony. I teraz liczy 15 stron, których tak naprawdę nikt nie czyta. Mamy teraz ogłoszone z fanfarami informacje, że nasze bezrobocie tu w kraju spadło do czerwiec do poziomu 5%. Najniższe od kilkunastu lat bezrobocie i to jest sukces. A tymczasem, to jest też moje pytanie do was na naszą tą drugą część rozmowy, czy wy obserwujecie w waszych miastach, miasteczkach, że w centrum następuje jakby wymieranie miast? Mam na myśli tutaj mnóstwo drobnych sklepików, na których już są zaklejone, tak, witryny, na których pisze do wynajęcia. Tymi miejscami w tak świetnej lokalizacji w centrum mnie interesuje. Cóż takiego się dzieje, tak? No, znowu wracam do tego, że przedsiębiorcy nie tylko z racji tych wszystkich przepisów, ale też z racji rosnących kosztów energii, kosztów najmu, kosztów pracowniczych, tak? No po prostu nie dają rady. Ale pytanie brzmi w takim razie, skoro tak niskie bezrobocie, to gdzie są ci ludzie? Gdzie oni pracują, skoro nie są na bezrobotnym, tak? I to jest jakby taki trend, który też się pojawia, że większość ludzi zaczyna pracować jako pracownicy najemni, nie ci, którzy posiadają własne biznesy, właśnie dla wielkich korporacji. Tak na moment te podatki jakby chyba nie zostają w naszym kraju, tak domniemam, prawda? Więc stajemy się tanią siłą roboczą, która pracuje dla obcego pracodawcy, a jakby ten benefit z tego nasz jest niewspółmierny. Druga sprawa, którą też obserwuję, to czas życia biznesu zaczyna się skracać. Jeszcze jakiś czas temu było tak, że jak ktoś, powiedzmy dziadek, tak, założył jakiś biznes, no to przez następne 3 pokolenia rodzina żyła z tego biznesu, tak? A dzisiaj? Dzisiaj mamy takie sytuacje, że ten okres życia biznesu się niesamowicie skraca z różnych przyczyn, o których zaraz wam powiem, które pewnie sami też dostrzegacie. Jedną z tych przyczyn jest przede wszystkim to, że konkurencja tutaj rośnie, co jest oczywiście dobrym zjawiskiem, ale ona wyrosła na bazie początkowo taniego pieniądza. Jeżeli ktoś kilka lat temu wymyślił, że będzie otwierał restaurację sushi, był sam w mieście, no to był atrakcyjny, orientalny, jakby każdy, kto miał ochotę skosztować sushi, lubi sushi, tu się uśmiecham do chwila, no to pędził do takiej restauracji, tak? Ale za chwileczkę pojawili się inni, którzy zauważyli, że ten biznes przynosi korzyści i zaczęli otwierać swoje restauracje. I to jest wszystko jak najbardziej w porządku, ale zmierzam do tego, że bardzo wiele biznesów tak powstało na bazie taniego pieniądza, zerowych stóp procentowych, łatwo pozyskanego pieniądza. I ten proces analizy przed rozpoczęciem tego biznesu był skrócony do minimum. No i takie biznesy dzisiaj są właśnie zamykane, kończą się, tak? Bo ktoś uważał, że jeżeli sąsiad ma świetny biznes, a ja zrobię kopiuj wklej i zmienię tylko kolejność nazwy, tak? To będę tak samo funkcjonować i prosperować. Natomiast no, można powiedzieć, że dzisiaj to samo dotyka rynek najmu i to chcę wam też powiedzieć, że to w Katowicach obserwujemy. Wyobraźcie sobie, że najem krótkoterminowy w Krakowie jest tańszy niż w Katowicach. Ale w Tychach jest droższy niż w Katowicach. Okay? To znaczy, czyli to jest to, co potwierdza teraz to, co powiedziałam, że im większa konkurencja, tak, no to siłą rzeczy zaczyna się wypychanie ceny w dół, ale też to powoduje, że ci, którzy zaciągnęli na to zobowiązanie kredytowe przy zerowych stopach, dzisiaj najwielki problem, bo ten biznes się absolutnie nie spina. To, co uzyskują z spadających, nie pokrywa rat kredytu. Także mieliśmy drukarka bankowa czyniła z biznesu taki łatwo kopiowalny biznes, ale no, to niestety się skończyło. Natomiast teraz coś innego skraca życie biznesu. Nowe technologie. Nowe technologie, które
z całą pewnością spowodują, że życie biznesowe skróci się nie tylko do kilku lat, ale być może do kilku miesięcy, za chwilę to będzie kilka minut, tak? Brzmi drastycznie, no być może, no, ale taka jest prawda, że nowe technologie dają nam wielkie możliwości. Zobaczcie, też zmieniają w ogóle optykę rynku. Do tej pory takim smakowitym kąskiem dla wielu były startupy, a dzisiaj na rynku startupów można powiedzieć prawie nic się nie dzieje, dlatego że każdy inwestor, który ma wyłożyć na ten poczet, zastanawia się i czeka. Dlaczego? Dlatego że to, co wymyślił startup, za chwilę może się okazać, że nowa technologia zrealizuje to po minimalnym koszcie. I to będzie dotykało bardzo wielu gałęzi. Będziemy doświadczali również technologicznego bezrobocia. Przed nami fala technologicznego bezrobocia i to związanego z ludźmi o bardzo dobrym wykształceniu. Się okazuje, że dzisiaj taka praca tokarza, kafelkarza czy tynkarza może być bardziej intratna i bardziej bezpieczna niż praca lekarza, prawnika, dziennikarza. Oczywiście tutaj postęp zmieni wszystko i teraz w zależności od tego, jak my się do niego ustawimy, bo generalnie nowe technologie, przede wszystkim one obcinają koszty i poprawiają efektywność, ale pytanie brzmi na te czasy, kto będzie beneficjentem, tak? No i teraz tutaj obserwując ten rozwój rynku nowych technologii, na pewno też rozmawialiście albo słyszeliście, tak, co tu się dzieje na naszym rynku, jakie są tutaj złożone nam oferty. Mamy Intel, który się tutaj od 2027 roku zainstaluje na naszej ziemi, no bo czego potrzebują wysokie technologie? No potrzebują przede wszystkim elektroniki, potrzebują półprzewodników, potrzebują no, chipów, tak? I największym producentem jak na ten moment to jest przede wszystkim Azja. Ponad 50% produkcji półprzewodników, no w zasadzie można powiedzieć, że Azję możemy sprowadzić praktycznie do Tajwanu. I tutaj też kolejna rzecz, którą należy zaobserwować i też ja ją nazywam cofaniem się wody. A mianowicie, zobaczcie, do niedawna, jeszcze całkiem do niedawna, Ameryka i Chiny skakały sobie do gardeł o Tajwan. A co tu nagle widzimy, tak? Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Blinken jedzie do Chin i wypowiada takie słowa, że Ameryka przecież zawsze jest wierna, jak on to powiedział, polityce jednych Chin. Tak? Czyli ewidentnie dał do zrozumienia, że Ameryka nie ma nic tutaj do tego, że Tajwan ma być oddzielony, ma być jakiś neutralny, że przecież to jest integralna część Chin. Także można powiedzieć, że tak obrót o 180 stopni, o co tu chodzi, tak? No jak nie wiadomo, o co chodzi, to na dzień dzisiejszy już nie tylko chodzi o pieniądze, ale będę mówiła, że chodzi o półprzewodniki. Dlatego, że to jest coś, co myślę, też powinno troszeczkę nam uzmysłowić to, co się dzieje też na wschodnią granicą, że wojna, jaką my znamy, taka wojna militarna, myślę, że ona, to jest oczywiście absolutnie moje przekonanie, zacznie odchodzić do lamusa, że prawdziwa akcja zbrojna obecnie odbywa się na poziomie najnowszych i dlatego dzisiaj jest takie wycofanie Stanów Zjednoczonych od tego zażywnego konfliktu, bo przygotowują się do innego starcia na gruncie technologicznym, na gruncie półprzewodników i przede wszystkim na gruncie sztucznej inteligencji. Tam na tym rynku bardzo duże roszady się dzieją. Teraz to, co widzimy, tak, kolejna zmiana, no to mamy tutaj sytuację, gdzie koreański gigant Samsung stracił właśnie swojego jednego z większych klientów, Google, czyli Alphabet, tak? I Alphabet przeniósł, czy przenosi w zasadzie, można powiedzieć, swoje zamówienia właśnie do spółki TSMC, czyli do spółki tajwańskiej Semiconductors. No, ciekawe rzeczy się tu na pewno dzieją i tutaj myślę, że warto ten rynek obserwować, bo on nam bardzo dużo powie o tym, jak te konflikty, nowy rozkład sił może mieć na nowym rozdaniu, czyli tym rozdaniu, w którym nastąpi przejście właśnie w tą wirtualną rzeczywistość. No i wiemy o tym, że ten wspomniany Intel tutaj amerykański się instaluje, nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, w Izraelu, że jest to jedna z największych, o ile nie największa inwestycja od wojny na terenach Polski, oczywiście z udziałem naszego kapitału. Ale teraz zrobię coś, co zawieje trochę teorią spiskową, ale na razie postawię to ze znakiem zapytania, ale być może, mam nadzieję, że się mylę, to połączenie, tak, czyli wejście Intela na polską ziemię, zrobienie tutaj, no na początku tutaj fabryk, które mają już tam być w tym ostatnim etapie testowania,
I coś, co mam nadzieję, że wiecie o tym, coś, co się rozgrywa teraz na naszych oczach, niektórzy nazywają to czwartym rozbiorem Polski, a mianowicie zmiana ustawy naszego kraju. Jest to tak zwany druk 3238, o którym chcę Wam parę zdań powiedzieć za chwileczkę, bo to jest prawdopodobnie, no mogę powiedzieć, zamach na naszą wolność, na naszą własność i na nasze zdrowie, ale jednocześnie możliwość wykorzystania nas tutaj jako, można powiedzieć, najlepszych zasobów, tak, tychże pierwiastków niezbędnych do produkcji komponentów tych przewodników. Co jest do tego potrzebne? Potrzebny jest chrzan, który pozyskiwany jest z piasków kwarcowych. Może ktoś tutaj z Was jest geologiem i potwierdzi to bądź zaprzeczy, ale Polska posiada takie zasoby. I drugim pierwiastkiem jest German, którego zasoby być może posiadamy w ilościach większych niż te, które zostały nam pokazane na ten moment. To oznacza, że ta ustawa oznacza między innymi, że w momencie, gdy pod naszym domem, pod naszą działką, czy to dotyczy działki rolnej, budowlanej, znalazłyby się złoża jakiegokolwiek pierwiastka, które, czy złoża uznanego przez tylko jedną osobę w kraju decyzyjną, głównego geologa, za strategiczne, to w takim układzie dany teren zostaje wyłączony z możliwości i zaczynają się prace wydobywcze. Uwaga, wysiedlenie z takiego terenu odbywa się bez prawa do odszkodowania. To jest największa zbrodnia, jaka się może wydarzyć. Drugi fakt, który się tutaj objawia, bo jak już przyszłam do tego tematu, to chyba nie skończę, nie przejdę dalej, tylko tutaj utkniemy na chwileczkę, bo to jest najważniejsza rzecz, która się dzieje. Ta ustawa również przewiduje możliwość zatłaczania pod ziemię sprężonego dwutlenku węgla. Zobaczcie, jaka ironia, tak, że ciągle nam mówią, że ten dwutlenek węgla jest zabójczy, że trzeba go minimalizować, a tutaj chcą jeszcze go w imię ekologii zatłaczać, tak, w głąb ziemi. Co to oznacza dla nas, Polaków? Przede wszystkim oznacza to, że będziemy żyć na tykającej bombie zegarowej, bo to rozprężenie to są gigantyczne ciśnienia. Druga sprawa. Nasza Polska leży na takich tektonicznych, ma tak tektoniczne położenie, że mamy bardzo dużo, można powiedzieć, takich szczelin, tak, co powoduje, że zatłuczenie w jednym miejscu tego dwutlenku węgla może spowodować, że on się wydostanie w innym. Obecnie Polska została podzielona, tę mapkę dostaniecie, na 8. Te obszary są, to nie punkty, to obszary. Każdy z nich liczy sobie średnio około 200 km². To są obszary, które zostały już przez głównego geologa wyznaczone na te, których ma zostać przeprowadzone zatłaczanie. Co dalej? To zatłaczanie tego dwutlenku węgla może zatruć nasze wody. Polska jest krajem, który niestety, ale z małą ilością wód pitnych. I to jest coś, co już dzisiaj Wam mówię. Pamiętajcie, moim zdaniem, następny królik z kapelusza, jaki wyjmą dla nas, Polaków, to będzie woda, woda pitna. I obudzili w momencie, gdy ta woda jest reglamentowana, zresztą Wody Polskie nie są polskie, siedziba spółki znajduje się w Tel Awiwie, to na pewno dużo Wam mówi. I teraz w tym kontekście może się okazać, że również, bo teraz nawiążę do metali szlachetnych, ważna jest inwestycja w srebro. Srebro oprócz tego, że my je rozpatrujemy w kategoriach inwestycyjnych. Przede wszystkim jest towarem przemysłowym. I oprócz elektroniki, oprócz odnawialnych źródeł energii w postaci kondensatoru do fotowoltaiki, czy w postaci pokrywania luster solarnych tlenkami, również jest komponentem do uzdatniania wody. A zatem no, tutaj upatruję również no, możliwości dla srebra, bo uważam, że absolutnie, ten temat zostanie podniesiony. Ostatnie zgromadzenie ONZ właśnie omawiało temat braku wody na całej naszej planecie. Ja do tego dodam jeszcze, że w Polsce prowadzona jest, można powiedzieć, degradacyjna polityka drzewna. Polska jest wycinana wszerz i wzdłuż, nomen omen drewno płynie do Chin. Co więcej,
To też może się łączyć z tematem, być może przesadnie teraz to ujmę, ale być może łączy się z tematem tego zatłoczenia dwutlenku węgla. Bo w momencie, gdy dwutlenek węgla pod tak wielkimi obszarami zostanie zatłoczony, to prawdopodobnie żadne wielkie, ciężkie wozy, nie, takie tereny nie będą mogły wjeżdżać i tym bardziej dokonywać jakiegoś rodzaju wstrząsów gleby, bo może dojść do wybuchu. Dlatego być może, tak, że tak powiem, w przyspieszonym tempie, na dzień dzisiejszy to drewno jest, znaczy te lasy są wycinane, drewno wysyłane za granicę. Co więcej, no, jeżeli prowadzimy degradacyjną gospodarkę drzewną, to my sami się prosimy o utratę wody na naszych terenach, tak? Bo wiemy z geografii, tak, że to systemy korzeniowe trzymają tą wodę gruntową. W momencie, gdy tworzymy pustynię, no to sami powodujemy, że woda ucieka. Wracając do tej ustawy, na jakim ona jest etapie, moi drodzy? Ona jest na bardzo zaawansowanym etapie. Dzięki wspaniałym ludziom, i tutaj chciałabym, żeby każdy z Was zapoznał się ze stroną pani Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź. Jest to no, cudowna kobieta, która jest prawnikiem, która pomaga ludziom nie tylko w czasach najsłynniejszej choroby świata. Tam na jej stronie znajdziecie pisma absolutnie z różnych zakresów. I powołań do wojska, i tych obligatoryjnych, niemiłych elementów na twarzy, tak? Ale teraz przygotowuję wszelkie pisma. I tutaj zwrócę się do Was, tak? Dlatego że zaczęłam od tego, jak ważne jest bycie w społeczności, i w Waszych społecznościach też miło by było, gdybyście nie tylko nie patrzyli na tylko tak, no, moje mieszkanie, mój dom albo moja ziemia. Sąsiad się nie liczy, nie, wszyscy się liczymy, my jesteśmy wszyscy wspólnotą. I co możemy dzisiaj zrobić? To, co się dzisiaj dzieje już w Sejmie, inaczej ta ustawa, ten druk, może nie, ten projekt tej ustawy obecnie został odrzucony przez Senat. Właśnie dzięki pani Katarzynie Tarnawie-Gwóźdź i innym osobom, które ten temat nagłośniły, dlatego że skrzynki mailowe senatorów zostały po prostu zapchane mailami, które wysyłaliśmy. I teraz została ostateczna batalia. 28 lipca na ostatnim posiedzeniu Sejmu będzie głosowana ta ustawa. I potrzebujemy znowuż zrobić to samo. Jeżeli oczywiście się zgodzisz, to ja wyślę tobie taką informację. Ja już przygotowałam nawet całą listę mailingową posłów. To była żmudna praca, bo tam trzeba wejść na kancelarię Sejmu i każdy mail posła przeklikać, skopiować, ale to jest gotowe, to są gotowce. Trzeba im to wysłać, żeby wiedzieli, że istnieje ktoś taki jak suweren, o którym zapomnieli, który nie zgadza się na tego typu działania. I to my daliśmy im tylko prawo do administrowania, ale własność ziemi, własność złóż jest nasza i nie pozwalamy na coś takiego. Także przepraszam Was, że ten długi wycinek, ale myślę, że on jest kluczowy, tak, w obecnym stanie rzeczy, bo rozmawiając właśnie a propos tego, że ta wiedza pochodzi od ludzi, rozmawiając z wieloma z Was, mam na myśli ludzi świadomych, zauważyłam, że mało kto w ogóle słyszał o tym druku 3238. Nigdzie w mediach o tym nikt nie mówi, nawet w tych mediach alternatywnych. A to jest dzisiaj sprawa kluczowa. Ale wracając do tego tematu, tak, i dlatego ja to tak połączyłam, tak, tworzenie tutaj tego miejsca, gdzie nowe technologie, a z drugiej strony mamy się stać śmietnikiem dla Europy. Następna sprawa, która jest bardzo ważna, bo chodzi o te nowe technologie, które moim zdaniem będą kolejnym narzędziem właśnie do narzędziem wojennym, bez wystrzału, tak. Klosz-Schwab, którego pewnie doskonale kojarzycie, na jednej z konferencji ostatnich użył takich słów. Ci, którzy opanują nowe technologie, będą panami świata. I to jest dokładny cytat. Więc to, co dzisiaj się dzieje, to jest wojna o panowanie nad światem. Stąd te giganci, tak, ci tytani, Chiny, Ameryka, a Europa, bym powiedziała, w strefie największego zgniotu. Ale tymczasem woda się cofnęła, muzyka gra, bo tak pięknie, tak? Pięknie rosną giełdy, pięknie spada bezrobocie, pięknie spada inflacja, a tymczasem tsunami, fala zmian za rogiem. I ta fala zmian zmiecie z rynku bardzo wiele firm. Bo jak myślicie, taki Apple, Meta, Tesla, czy oni mogą sobie pozwolić na to, żeby cofająca się woda zabrała im tam kilkaset milionów dolarów? Absolutnie tak. W momencie, gdy ta woda z powrotem wróci, oni odbudują swój kapitał. Ale większość, jak nie wszyscy, ci mali przedsiębiorcy nie przeżyją tej fali tsunami. Fali, która zabierze
wraz z rosnącymi stopami procentowymi, wraz z krachem giełdowym, która zawierze absolutnie ich z tą falą, zmiecie z powierzchni ziemi. No i co jeszcze będziemy widzieć? Przede wszystkim to, co się dzieje, musicie, czy musicie, nie musicie, ale rekomenduję, żebyście na to patrzyli nie tylko pod kątem tego, co teraz się mówi, stworzenia cyfrowego pieniądza. Najważniejsza zmiana, jaka musi zajść, żeby im ta operacja się udała, to jest zmiana tu. To jest zmiana mindsetu, naszego mentalu. Dlatego w tym wszystkim, co robią, o to chodzi. O to chodzi, żebyś myślał, że jedzenie robaków jest cudowną sprawą, że ochrona klimatu, zmniejszenie dwutlenku węgla przez to, że przesiądziesz się na rower, jest kluczowa, że musisz mieć, będąc w trendzie, samochód elektryczny. Słuchajcie, doprowadzi to wszystko do tego, że ludzie dzisiaj, również działając w panice, pozbędą się swoich nieruchomości. Ja wszędzie wobec, przyjmując klientów, słucham: pani Kasiu, czy my mamy sprzedać nasze nieruchomości, bo idzie wojna, bo to i tamto. Kochani, pamiętajcie, teraz to powiem, to jest moje zdanie, to wcale nie znaczy, że tak się nie stanie, ale wszystko we mnie krzyczy, że nie będzie żadnej wojny takiej, jaką my myślimy, żadnej wojny militarnej, że my doprowadzimy sami do tego, że my pozbędziemy się naszej własności za ułamek jej wartości. Dlaczego? Bo będziemy się bać, że właśnie za chwilę przejadą tu czołgi, że wybuchną bomby. Tymczasem, jeżeli mówimy o bombie, no to właśnie ta ustawa to jest tykająca bomba zegarowa pod naszymi nogami. I tego się nikt nie boi? O tym nikt nie mówi? Kochani, ja mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje, to jest dokładnie kopiuj w klej wydarzeń z 2020 roku. Tam większość ludzi została wystraszona. I teraz dokładnie jest to samo. Boimy się wojny, boimy się zabicia przez dwutlenek węgla. I co zrobimy? No sprzedamy, tak, wszystko, co mamy, za jak powiedziałam, ułamek wartości. I tak się będziemy czuć bardziej bezpiecznie, nic bardziej mylnego. To ta fala tsunami, tak jak powiedziałam, zmieniając nasz sposób myślenia, zmieni absolutnie nasz sposób funkcjonowania. Ludzie pogodzą się z tym, że mogą mieszkać w niewielkich kawalerkach, malutkich mieszkankach, no bo po co im jakaś wielka przestrzeń, jak na oczy założą te gogle wirtualnej rzeczywistości i będą się czuli, że mieszkają w pałacach. Przestaną się spotykać, przestaną ze sobą rozmawiać. Zresztą to się już dzieje, zobaczcie, co się dzieje z młodymi ludźmi, tak? To następnym krokiem tego tsunami to będzie totalna konsolidacja wielkich konsorcjów, wielkich korporacji. No i oczywiście to, co będzie przynajmniej wobec grana, to limity śladu węglowego, no i tożsamość cyfrowa, tak? Czyli już propagowany M-obywatel, pierwszy krok, a następnie wszystko zostanie połączone w jedno i niebawem nie tylko na komórkach będziemy przenosić nasze wszystkie najważniejsze dane, ale za chwileczkę prawdopodobnie w jakichś formach implantów czy innych form biologicznych, które będą całkowicie zintegrowane z naszym ciałem. Apeluję też do Was, żebyśmy działali mądrze, bo zobaczcie, taka Francja, co tam się dzieje, tak? Tam jest totalny chaos, tam właśnie oni tego chcą. Ja kiedyś na jednym z filmów pokazywałam książkę pana Jana Białka, książkę, którą polecam każdemu, żeby mieć w swojej bibliotece. Tam jest cała, no, można powiedzieć, chronologia wydarzeń. I tam jest dokładnie pokazany punkt chaos, wywołać chaos, wyprowadzić ludzi na ulicę. Dlatego dzisiaj we Francji mamy już cenzurę internetową, tak? I takie spotkanie być może, jakie my teraz organizujemy, na którym się widzimy, być może by się już nie odbyło. Dlatego to, co musimy robić, to działać bardzo mądrze, czyli stosować wszystko to, co jest w granicach prawa, tak? Czyli zastosować nasze weto. Ja na końcu jeszcze Wam powiem, że to, że nadciąga ta transformacja i przechodzimy w świat wirtualny i to jest tsunami zmian gospodarczych, to jeszcze jest nic w porównaniu z tym, jakie tsunami zajdzie w ludzkich głowach. Ja widzę, że mamy tsunami mentalne, ale takie, które powoduje, że ludzie, w szczególności młodzi, emocjonalnie nie dają rady. Dlatego tym bardziej trzeba być razem w tych czasach, żeby nikt nie czuł się sam, bo to jest, wiecie, ludzie będą żyli na pograniczu i jest tak duża niepewność rynku, tak duża niepewność tego, co się dzieje dookoła nas, że bardzo wielu ludzi emocjonalnie tego nie jest w stanie wytrzymać. I co się wtedy rodzi? Rodzi się agresja. No i rzecz jeszcze bardzo ważna, którą Wam na koniec powiem, już kończę. Mówi się, że co my tam możemy, że referenda są drogie, tak? I ja do Was też apeluję, bo nikt tak dobrze jak Wy nie zna się na blockchainie. Referendum to jest oddanie głosu suwerenowi, czyli nam. I jest grupa ludzi, łącznie z panią Kasią Tarnawą-Gwóźdź i z panem Arturem Lalakiem, też niezwykłym człowiekiem, którzy przygotowują treść referendum. Będzie potrzebne 500 tysięcy podpisów.
żeby w ogóle mogło dojść do zgłoszenia tego referendum. Jak to będzie przygotowane, to jeżeli wyrazicie na to zgodę, to ja przez chwilę prześlę Wam te informacje, będziemy na bieżąco, czego ma dotyczyć referendum. Bo ciągle liczymy na to, że kolejne wybory coś zmienią. Nie, nic nie zmienią. Dlatego, że to cały czas to jest to samo korytko. Cały czas to samo korytko, więc co trzeba zrobić? Trzeba zabrać korytko. Więc w tym projekcie między innymi ma się pojawić taka propozycja od ludzi, żeby połączyć pensje senatorów i posłów ze średnią krajową. Czyli jeżeli społeczeństwo się bogaci, no to oni także. Ale jeżeli społeczeństwo biednieje, to oni także. Dzisiaj wiecie, że mamy takie rozjazdy, tak? My za wszystko płacimy, to się okazuje, że ten projekt tej ustawy, o której tam wspomniałam, ten druk 3238, jak sobie zajrzycie, to on, wiecie ile ma stron? Ponad 900. Myślicie, że oni to czytali? A my opłacamy ich prawników, biura poselskie. No to się okazuje, że prawdopodobieństwo, że ktoś przeczytał 900 stron jest zwykłe. Co jeszcze ma ten projekt tego referendum zawierać? Otóż projekt zabrania posłom, senatorom samochodów służbowych. W większości krajów nie ma czegoś takiego jak samochody służbowe, a u nas jest ich 3600 plus kierowcy. Wyobrażacie sobie, jakie to są pieniądze? Mało tego, ktoś tam dotarł z takich zapisów w kancelarii premiera bodajże, że do 2025 50% tego taboru ma być wymienione na elektryki. No już nie chcę mówić, że żaden elektryk nie kosztuje 100 tysięcy, tylko wielokrotnie więcej. A jak wiemy, panowie się wożą raczej limuzynami. No i co? No i pozbawić ich przede wszystkim immunitetu. Bo immunitet to bardzo, bardzo zaprzeszła, powiedziałabym, bardzo zaprzeszły przywilej, który no przede wszystkim służyć miał kiedyś temu, żeby posła jeżdżącego do innego kraju czy do innego królestwa nikt nie zabił, tak? Na dzisiaj ten immunitet tak naprawdę zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności. Więc to jest coś, co na końcu chciałam Wam powiedzieć, że bo zawsze staram się w każdej wypowiedzi powiedzieć, że jest coś, co my możemy zrobić. To jest to. To jest na pewno coś, co możemy zrobić, to przede wszystkim trzymać się razem, nie dać się podzielić. Bo zobaczcie, jak poprzez takie referendum na przykład, w połączeniu z blockchainem, bo ja się zaczynam zastanawiać nad tym i to jest do Was, jakby wrzucam Wam kamyczek do ogródka. Jestem przekonana, że przy użyciu blockchainu da się wykonać referendum, tak? I że ono może być praktycznie bezkosztowe, tak? Tak to sobie wyobrażam, że ja nie muszę iść do urny wyborczej, ktoś nie musi drukować jakichś papierków, tak? Ja mogę to zrobić przez blockchain. Każdy mój głos, zdanie, decyzja zostanie w czasie rzeczywistym w tym blockchain wpisana, tak? I ja wiem na pewno, że nikt tego nie może zmienić, tak? Że informacja raz wpisana zostaje zatwierdzona i jest transparentna. Także oddaję Tobie chwilę głos. Liczę na Was bardzo mocno. No i czekam teraz na Wasze pytania. Super. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wypowiedź. No, ewidentnie dzieje się nieciekawie na świecie, zmierzamy w nieciekawym kierunku. No, dużo rzeczy się nam bardzo teraz spina, łączy i widać ten plan całościowy, powiedzmy, CBDCs, pieniądz programowalny. Zresztą ostatnio, z ostatnich zjazd World Economic Forum, gdzie oficjalnie mówiono o tym, że pieniądz będzie programowalny i będzie też można decydować o tym, co obywatel może kupić, a czego kupić nie może. Czyli brak wolności, prawda? Totalny tak, brak wolności. Ale tutaj nawet chodzi też o sposób na to, aby można było też regulować gospodarki. No bo jeżeli tak naprawdę powiemy, że teraz możecie kupować takie i takie rzeczy, a takich nie możecie, no to tak naprawdę całe gałęzie biznesu jedną decyzją rządzących będzie można zamykać lub też otwierać. Będzie można oczywiście powiedzieć, że teraz mój bratanek, kuzyn czy ktoś tam otwiera fabrykę i teraz ludzie muszą to kupować, a nie mogą czegoś innego kupować. Więc to już jest fakt. Ja ostatnio nawet na Instagramie moim wrzuciłem kilka rolek dotyczących CBDCs i tak się właśnie zastanawiałem, bo parę
parę komentarzy się pojawiło, że to nieprawda i tak dalej. I właśnie się zastanawiałem, czy to są jakieś upośledzone osoby, czy bardziej boty, no bo już nie można mówić o tym, że coś jest nieprawdą, jeżeli to już nie jest teoria spiskowa, tylko oficjalnie o tym się mówi, czy to na World Economic Forum, czy to na innych różnych posiedzeniach różnych parlamentów. Do tego dochodzi mierzenie śladu węglowego, to jest przecież fakt. Banki już potrafią na podstawie naszych zakupów śledzić nasz ślad węglowy. Na razie jest to jako ciekawostka, że możemy sobie sami sprawdzić, jaki mamy ślad węglowy. Wiesz, ale... oni nas też przyzwyczajają, tak, że za chwileczkę będziemy z ciekawości to robić, a potem to stanie się po prostu płynnym przejściem. Dokładnie tak. No, możliwość już w każdym razie jest, żeby ten ślad... Mastercard, tak. Mastercard tak. Jest tutaj pionierem i no, idzie w tą stronę, plus jeszcze ESG to dla firm, tak? Gdzie wszystko musi być zgodne z zrównoważonym rozwojem. Ja tutaj a propos właśnie takich rozmów z ludźmi, powiem wam, że moi przyjaciele byli na wakacjach z Kanadyjczykami. I jeden pan był pilotem. Tam pilot dostaje licencję rządową. I słuchajcie, oni wszyscy mieli szkolenie z tak zwanego equity, czyli równości. No nie chcecie wiedzieć, co to było. Także pilot za niedługo nie może powiedzieć do wszystkich ladies and gentlemen, tak? Tylko tam, nie wiem, 50 przyjmków. Generalnie świat idzie w bardzo złą stronę. Te CBDC, to są ślad węglowy, to wszystko spowoduje, że dzisiaj my się skupiamy na tym, żeby coś zarobić, mieć pieniądze, tak? Ale za chwileczkę to nie będzie miało znaczenia, ile masz pieniędzy, bo to będzie jak lizanie loda przez szybę. Bo to ktoś inny będzie decydował, czy ty możesz z nich dzisiaj skorzystać, jutro, a może w ogóle, tak? Bo jesteś na czarnej liście, stąd też wracam jeszcze do tych metali szlachetnych, chociażby do złota i srebra i do tworzenia społeczności. Oby tak nigdy nie było. Ale mogą nadejść czasy, że to będą nasze pieniądze, tak samo jak Bitcoin. Tak? Że będziemy mogli, dzięki temu, że się znamy, tak? Że wiemy, że drugi nie zakabluje na pierwszego, dokonywać też pewnego rodzaju transakcji wewnątrz, tworząc społeczność. Tutaj mnie jeszcze zastanawia sam BRICS, w którą stronę oni zmierzają, bo dowiadujemy się, że BRICS chce stworzyć własną walutę opartą o złoto. No i pytanie, czy teraz nie staną się tutaj jakieś pewnego rodzaju, nie powstaną konflikty zbrojne, czy też nie będziemy mieli dwóch giełd, gdzie złoto, powiedzmy, w bloku wschodnim BRICS-owskim będzie wyceniane zupełnie inaczej i złoto amerykańskie będzie wyceniane też inaczej. No, dzieje się naprawdę ciekawie tutaj. Dodam, że przypomnę wszystkim nam, że Ameryka zawsze, kiedy walczyła o dolara, to walczyła oczywiście zbrojnie, tak? Powiedziałam wam, że teraz szykują się do nowych technologii, ale nie wiemy na ile Chiny im nadepną na odcisk. To też nie jest tak do końca, że ten dolar zniknie jutro, bo tutaj do tego się odniosę. Powiedziałam, że Warren Buffett ma 30 miliardów dolarów w gotówce. I bardzo dużo mediów mówi teraz o tym, że to jest koniec dolara, koniec dolara. Pamiętajcie, że na razie grają na, powiedziałabym, delikatne wyjście z recesji. Natomiast jeżeli to będzie mocne uderzenie rozpędzonego też w ścianę, to dolar znowu odzyska blask. Dlatego, że na rynkach finansowych dzisiaj dolar jest wkładany w akcje, tak, obligacje. Ale w momencie, gdy będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której dojdzie do odwrócenia tego trendu, to wtedy każda transakcja na rynkach finansowych sprzedaży aktywów jest jednocześnie transakcją kupna dolara. Bo kiedy sprzedajesz, dajmy na to, akcji Apple'a, Amazona, obojętnie którejś z tych spółek, to ty tak de facto dostajesz dolary, czyli ty je kupujesz. I to jest najlepszy na to dowód, to jest właśnie ten wspomniany marzec 2020 czy luty 2022, kiedy jak zobaczycie wykres dolara, czy to euro, czy złotówki, to są takie pionowe loty rakiety na Księżyc. Tak? Stąd ja bym tutaj była ostrożna co do tego, żeby powiedzieć, że dolar jest B. On na pewno będzie wycofywany i na pewno dojdzie do transformacji. Ale ja ciągle myślę, że my nie wiemy, nie widzimy wszystkich kart. I jedną rzecz, którą jeszcze wam powiem, którą ja tak rozważam, że my patrzymy na te państwa narodowe, na te flagi, że tutaj powiewają gwiazdki amerykańskie, a tam, że sierp i młot i czerwone flagi i kraje BRICS. Ale zobaczcie tak naprawdę, jak tak sobie zostawimy te flagi na boku, czy oni ciągle, dwie strony nie grają o to samo? Czyli totalną inwigilację, pieniądz cyfrowy jedni drudzy, pełną kontrolę ludzkości, nowe technologie. Dla mnie to jest, jak można powiedzieć, to samo, nie tylko ten tort, który jest, tak? Ten tort, w którym jesteśmy my, tylko jeszcze się ewentualnie kłócą, kto większą część przygarnia. Tak? Ale nie mam tu do końca pewności, czy tam na tych warstwach dużo wyższych, gdzie nie ma żadnej flag narodowych, gdzie tam tak naprawdę to są te największe korporacje. I przypomnę każdemu z was, że BlackRock. To powinno być
nazwa, która każdemu powinna się wyryć w pamięci, posiada udziały, akcje w bardzo dużej części, te, które decydują o rozgrywkach w danej spółce, o jej kierunku, to właśnie BlackRock jest posiadanie. Tak? Cokolwiek tu wymienimy, słuchajcie, tego Apple'a, Amazona, Tesla. Współwłaścicielem tych spółek jest BlackRock. Także BlackRock dostał jako, zobaczcie, jaka ironia losu, no to mówią o wojnie amerykańsko-chińskiej. Wiecie, że BlackRock dostał pozwolenie na założenie funduszu inwestycyjnego w Chinach? Wiecie, że te wszystkie spółki, które są banowane przez Amerykę, to on może z nimi współpracować i może w nie inwestować? Takie jajo, słuchajcie. Także a propos tej góry lodowej, my widzimy Krakowie Szkołek i te moje ulubione porównania w tym teatrze. My patrzymy tylko tam, gdzie rzucane jest światło reflektorów, a tam, gdzie się dzieje prawdziwa akcja, jest totalnie ciemno. Dlatego im głośniej coś przepychają, im głośniej o czymś wszystkie media bębnią, tym bardziej w tej kakofonii słucham tego najcichszego głosu i wtedy się zastanawiam, czy tam właśnie nie jest prawda. Jasne. W Polsce zresztą tak samo zawsze, jak jest jakaś akcja z aborcją i podobnymi odgrzewanymi kotletami, to tak. Bokiem przechodzą najważniejsze rzeczy, a ludzie naiwni myślą, że jak wyjdą na ulicę i coś tam pomachają, to coś tak. zmienią, a tak naprawdę są, jak to się mówi, pożytecznymi idiotami. Sami sobie szkodzą, robiąc zamęt w czasie, w którym coś nieciekawego u nas w kraju jest wprowadzone. Dobrze, dziękuję Ci za dzisiejszą wypowiedź. Ja też staram się na moim kanale YouTube uświadamiać ludzi, tak by wykorzystać kryptowaluty, wykorzystać cykliczność Bitcoina, by widzowie mogli zarobić i swoje życie zmienić, no bo tego czasu wydaje mi się pozostało niewiele, a jeżeli się wykorzysta hossę, ten potencjalny szczyt Bitcoina gdzieś tam w trzecim kwartale 2025, to jeszcze kilka lat będzie na to, żeby sobie kupić jakiś domek z ogródkiem, zasadzić drzewka, zasadzić krzewy, zasadzić warzywka, zakopać i poznać sąsiadów. Poznać sąsiadów, zakopać pod jabłonką złoto, srebro, kupić jeszcze czarnoprochowca, póki są one bez pozwolenia. Tak. I gdzieś wykopać studnie. Dokładnie, gdzieś tam się ustawić. Najważniejsze też jest uświadamianie dookoła. Tutaj akurat moi widzowie, wydaje mi się, że robią dosyć dobrą robotę, bo filmy są też udostępniane, też gdzieś tam w komentarzach co jakiś czas czytam, że już powiedziałem o tym wszystkim, nie wiem już komu więcej mam mówić, więc bardzo, bardzo fajnie. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja porozmawiać. Ja też bardzo dziękuję. Do następnego razu. Pozdrawiam. Do następnego razu. Pa.